Siemanko ziomeczki, witam z was serdecznie. Ja jestem Jaskier Games i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj modeczki przychodzę do was z kolejnym dość świeżym odcinkiem. Taki dość naprawdę sztos, bo mam dość kilka ważnych informacji do przekazania, co piszczy w YouTubie. Ale zanim to, oczywiście zachęcam się do zasubskrybowania mojego kanału, a następnie kliknięcia dzwoneczka, aby nie przegapić nowych materiałów. No więc lecimy sobie z odcineczkiem. I będziemy się sobie robić oczywiście misje na usługach u rolników, bo to jest kariera młodego rolnika, czyli nasza realna seria. Będziemy sobie dalej kontynuować, tak jak powiedziałem, wszystkie serie. Sorry, że nie byłem obecny przez tyle czasu. A jak wiecie, szkoła, zajob, wszystko w pizdu. Jeszcze cały czas, jeszcze inne sprawy do załatwienia. Non stop coś się dzieje. No i nie ma, jak to się mówi, czasu na inne rzeczy. Dobra. Palimy kabarynę i tniemy. No więc dzisiaj bym chciał przedstawić wam znów kolejne parę fajnych ciekawostek. Choć wierzę, że się z nimi spóźnię bardzo, bardzo długo. Ale chciałem właśnie ostatnio nagrać odcinek, ale no nie dało się, bo miałem do tego złe warunki. Ciągle ktoś mi wchodził na odcinek i dlatego chciałem dzisiaj to nagrać sobie na spokojnie. A więc chciałbym jeszcze raz zachęcić się do zostawienia łapki w górę. Kolejne 5 łapek w górę to kolejny materiał, kolejne ciekawostki z YouTube'a wzięte. A więc dzisiaj zaczynamy sobie od ciekawostki z mojego kanału, ponieważ jak wiecie, powtórzę to kolejny raz, ale tylko już nie będę się rozgadywał na ten temat. Jak wiecie, nie mogę streamować na kanale Jancki Rolly Games, ponieważ zostałem zbanowany. Aczkolwiek zostałem zbanowany, ale postanowiłem nie poddawać się i chcę zacząć streamować na nowo, wrócić do streamowania i myślę, że sobie dzisiaj pykniemy streama, myślę tak sobie. Gadę to o tym z kolegą, którego wam serdecznie polecam. Kanał macie gdzieś tam na moim głównym, w prawie na medeczki jęckiego rolnika. Dokładnie kanał nazywa się Kupson. Macie go, jego adnotację do jego kanału na moim głównej stronie mojego kanału. I zachęcam do subskrybowania i dzwoneczkowania, ponieważ codziennie są tam, prawie codziennie są tam live'y. Na tych live'ach też się pojawiam teraz cały czas. Wczoraj właśnie był live u pana Kupsona i też tam wczoraj byłem i graliśmy sobie WOTA na przykład. Więc zachęcam, bo tam też właśnie streamuję z kolegą, czy on, ja streamuję z nim wspólnie. Sorry, że troszeczkę mnie dusi, czy coś tam, moja mowa dzisiaj może być troszeczkę ciężka, ponieważ jestem troszeczkę chory. Jak wiecie, jesień przyszła, dość świstu w pizdu, piździ bardzo, bardzo piździ za oknem i po prostu w gardle mam taki niesmak. Nie mogę cały czas coś zacząć dusić, jak zacząłem mówić. Więc wybaczcie, że ten odcinek może być troszeczkę mdły, ale serio się troszkę nie za bardzo dobrze czuję ostatnim czasem. Właśnie to wszyscy słyszycie. Ale myślę, że sobie polecimy. Dobra. Taka ciekawostka, chciałem właśnie nawiązać, że będę streamował na moim drugim kanale. Jeśli nie subskrybujecie mojego drugiego kanału, to zachęcam do subskrybowania. Macie tam na górze tego wideo. Macie tam różne adnotacje do moich różnych social mediów, a szczególnie do mojego kanału Jancki Rolnik Team. Tam wrzucam vlogasy. Jeśli ktoś nie widział moich vlogasów z rolnictwa, z reala, to zachęcam do zasubskrybowania i zalajkowania i wszystkiego skomentowania, czy wam się podobało. Ale przede wszystkim tam będę teraz streamował. Teraz tam będę aktywny, siedzi o streamowanie. Więc jeśli chcecie zobaczyć streamy na żywo z moim udziałem i to tylko na moim kanale oczywiście, no to zachęcam was do zasubskrybowania, wejścia na mój drugi kanał. Tam naprawdę będzie teraz dość często streamowanie, bo jak wiecie, stream już nie było przez 2 miesiące, a jak nie dłużej, ze względu na tego bana. Więc zachęcam jeszcze raz do wbicia tam. Może dzisiaj będzie stream, nie wiem, ale tak zapowiadam wstępnie, że będzie stream. Więc bądźcie gotowi, żebyście już zasubskrybowali kanał, żebyście już tam inno się pojawi powiadomienie o streamie, to już byście tam byli, zasubskrybowali, zalajkowali i skomentowali, przywitali się na live. To tyle z mojego YouTube'a. Więc jeszcze raz zachęcam, żebyście byli na live'ach, bo teraz wszyscy chcecie, żeby były live'y. Druga sprawa, jak wiecie, no, mam koszulkę Fame MMA, zakupiłem sobie taką koszuleczkę z Fame MMA.
bo dzisiaj taki będzie materiał właśnie z tym związany, z Fame MMA. Jak wiecie, ostatnio dość dużo chodzi po YouTubie, jeszcze nadal jeszcze nie zgasły te tematy do końca, już, a powoli tam już gaśnie, ale jeszcze nie, nie zgasł całkowicie. Dokładnie wszędzie są teorie na temat Daniela Magicala. A co dokładnie? Jakiś czas temu nastąpiła gala Fame MMA 2, no i dochodzi do dnia walki, gdzie oczywiście Malczyński z Adrianem Polakiem sobie dobrze nieźle poradził i nagle też przychodzi też walka, też dość długo wyczekiwana, Rafonix kontra Daniel Magical. No i walka oczywiście jak się skończyła, to wiecie. Oglądałem tylko to, te shoty, wszystkie shoty związane z tą walką i same wszystko w slow motion, żeby być dokładnie rozpatrzone, co się stało. Jak wiecie, Daniel Magical, to nie Rafonix go do końca pokonał. Może sobie przypisywać zwycięstwo, ponieważ jako tako Daniel Magical przegrał. Ale jako fizycznie go nie wykończył Rafonix, ponieważ Magical sam się wykończył w takim sensie, że zaczął, podobno nie ćwiczył parteru, bo Crushfield w swoim filmie, gdzie denerwuje tych denerwuje tych wszystkich patostreamerów, tych wszystkich ludzi z Fame MMA, którzy będą walczyć, to tam Magical wypowiada, że on ćwiczył bardziej górę, gdzie tam wszystkie te ciosy, sierpy, nie ćwiczył parteru i noga nie była przystosowana do takiego, przygotowana na taki duży cios, mocne uderzenie. Magical uderzył z kopa, pocisnął dużego shota, kopa w stronę Rafonixa. Rafonix oczywiście też się tam ostro też bił, ale jak Rafonix zaczął go cisnąć po tym złamaniu nogi, to była masakra. Ale Magical, jak to mówię, kopie mocno Rafonixa, w tym samym momencie łamie nogę, staje tym całym swoim ciężarem, bo Magical trochę waży. I tym oto sposobem, gdy stanął po tym uderzeniu, kopnięciu Rafonixa, wtedy właśnie następuje złamanie nogi, ponieważ noga już, bo jak mówię, kopnął, złamał i podczas tego kopnięcia została złamana noga, ale tak naprawdę już samo złamanie, już przerwanie tych wszystkich kości, tego wszystkiego nastąpiło po na to pnięciu, stanięciu po prostu na tą nogę już złamaną. No i wtedy oczywiście Magicala wynoszą na noszach i ja już biorą go szybko na jakąś poważną operację tej nogi. Magical sam mówi, że na swoim fejsie, że jest wszystko już git, w porządku będzie. Nie pojawi się on na gali Fame MMA 3, która będzie też za jakiś czas. Sorry, dzisiaj nie zdążyłem nawet papugi wynieść, tylko nie przejmujcie się papugą. Wiem, że was denerwuje czasami ta papuga, ale no dzisiaj nie zdążyłem jej wynieść, tak jak mówię. A dzisiaj wam chcę przekazać tylko na szybko takie właśnie informacje, więc jak mówię, gala Fame MMA 2, teraz jeszcze porównajmy sobie tą jedynkę z dwójką. Sami ludzie, którzy brali udział w bitwie, mówią, że Fame MMA 2 a 1 jest duża przepaść, ponieważ jedynka to nie była stanie, ta nie było walk. Nie, ja muszę sobie papugę na chwilę uspokoić, nie wiem, poczekajcie chwilę. Jestem z powrotem, jak widzieliście, bo naprawdę bym nie ponagrywał sobie za bardzo z wami. Mamy 9 minut 10, to tak spokojnie sobie możemy nagrać. No więc wracając do tematu, Fame MMA 2 było naprawdę już porządne, na poziomie już galą, naprawdę to był już poziom walk, był naprawdę. Szczególnie tylko jedyną walką, bo Magical tak się wyautował, to wszystko to nie była walka, to nie była naprawdę najlepsza walka tej akurat edycji Fame MMA dwójki. Aczkolwiek najlepszą walką był właśnie Daniel Malczyński kontra Adrian Polak, ponieważ tam już można zobaczyć jakąkolwiek walkę. Ale mimo wszystko Fame MMA 2 szczyciło się tym, że tam naprawdę już były jakieś walki, tam już coś było widać trochę z tego MMA. I naprawdę już był poziom. Na jedynce to było takie po prostu dopiero rozpatrzenie, czy to w Polsce, czy w ogóle to z zagranicznego YouTube'a wzięte. Dzisiaj zagraniczni amerykańscy i w ogóle inni tam zagraniczni YouTuberzy się bili. Czy to się w ogóle polscy YouTuberzy też mogą bić, czy to się w ogóle przyjmie w
Polsce i przyjęło się, jak widzicie, już jest Fame MMA 2, już się zapowiada gala Fame MMA 3, gdzie już nie zobaczymy na przykład Daniela Magicala, ale wiecie, niektórzy tam naprawdę ostro fajnie sobie klepią. Więc naprawdę to się fajnie przyjęło, bo skoro już jest, będzie już trzecia część tej gali Fame MMA 3, to naprawdę znak, że się wszystko po prostu przyjęło w miarę dobrze w naszym kraju i widzę, że dużo ludzi też jest zainteresowanych, bo tam ktoś ogląda też przez tyle lat wierny widz Rafoniksa, czy kogoś tam innego, Magicala, Pato Streamera, czy jeszcze wolę wiele innych tam ludzi związanych z YouTube'em. Czy choćby bracia Malczyńscy, Dawid Malczyński, czy w ogóle tam gwiazda, ten gościu tam też dość znany z sieci platformy YouTube. No bo tak wiecie, no to tak ludzie są, te mordy są kojarzone i to też wiecie, ludzie chcą zobaczyć. Ale to generalnie dlaczego oni się biją? Biją się po pierwsze dla sławy, dla pieniędzy, dla żeby ich kanały się były bardziej miały większy rozgłos, większy odzew. A on patrzy, o kurde, to jest tego, którego ja oglądam, on jest na gali Fame MMA 3 albo na gali Fame MMA 2. O, bije się, mój najlepszy youtuber się bije, dawaj, nie? Wszyscy już widzowie z kanału Rafoniksa przyjdą i o kurde, dawaj Rafonik, dawaj mordo, oglądać już tyle lat, dawaj, klepaj, nie? No i tak myślę sobie szczerze, że... No ma to duże wzięcie, bo to jest po prostu tylko promocja kanałów, przede wszystkim pieniądze, bo nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak w skrócie mówiąc. Nieważne co chodzi o pieniądze, ale to też chodzi o to, żeby sobie, wiecie, troszeczkę po sportu zażyli te Pato Streamerzy, wiecie, to troszeczkę też dobrze zrobi, nie? Tylko że Magicalowi to tak troszeczkę nie posłużyło, po tym piciu alkoholu troszeczkę złamał nogę, bo prawdziwy bokser czy gościu walczy w MMA ćwiczy przez 2 lata, 3, 4, 5. Chociażby dwa lata do tej walki już się przygotowywał, a oni się przygotowują zaledwie 3 miesiące, no może miesiąc. No to co to jest? Macie pół miesiąca, miesiąc albo nawet 3 do przygotowania do walki. A jak już, dajmy, że ten miesiąc albo pół, to naprawdę organizm nie jest w stanie przyzwyczajony, mięśnie są, kości, to wszystko nie ma takiego pobudzenia się do takiej walki ostrych ciosów. Rafoniks był naprawdę... Oni po prostu przyspieszali ten trening, bo normalny trening to był jeden dziennie czy coś, a oni nawet robili 2-3 dziennie. To jest naprawdę przemęczenie materiału. Nie chcę nic mówić, ale to na serio, człowiek nie jest w stanie chyba tyle fizycznie wydolić, aczkolwiek oni naprawdę chcieli, zależało im chyba Rafoniksowi na bardzo na walce, więc on tam ćwiczył 3 razy ili też 3 razy dziennie. Co przyspieszało, bo w ciągu miesiąca trzeba wyrobić jak najwięcej ćwiczeń, więc dlatego 3 razy dziennie jakieś ćwiczenia, no to wyrabiało od razu formę. A Magical, nie wspomnę, mało ćwiczył, 2 razy dziennie, to co to jest? 3 razy dziennie co najmniej, żeby w ciągu miesiąca, bo to naprawdę miesiąc, żeby przygotować się do walki, to jest mało. Jakby rok to już jest już tak średnio, bym powiedział, a 2 lata, 3 lata to już jest coś. Ale miesiąc, naprawdę trzeba ostro ćwiczyć, ostro cisnąć. Generalnie co tam byś chciał powiedzieć? No Fame MMA 1 naprawdę była taki tylko testem, czy to się przyjmie, tak jak mówiłem. No i jakby to patrzeć z tej strony, no to po prostu to nie było tam nic ciekawego do oglądania póki co. Fame MMA 2 już podobno wszyscy mówią, jak już wspomniałem wcześniej, że jest to już coś tam było już oglądać, a zobaczymy co będzie na Fame MMA 3. Jeśli do niego dojdzie, to naprawdę będzie co oglądać, ponieważ już się nasi zawodnicy rozgrzewają, rozkręcają z tym Fame MMA i w ogóle organizatorzy z każdym z każdymi walkami, z każdym do galą Fame MMA naprawdę już jest organizacja coraz lepsza, te hale, to wszystko, te ringi, to wszystko lepiej wygląda, te ludzi też już troszeczkę przybywa, bo rośnie też popularyzacja, zainteresowanie tym, tą, że patrzcie, o kurde, youtuberzy się będą bić, a to już to nieco, że to już jest to samo co normalne MMA, takie wiecie, takie mieściaczki, takie pudziale, wszystko klepie,
tylko takie już naprawdę konkretne, że youtuberzy też takie chucherlaki, którzy, ale jak poczyczą troszkę przepakują, to też to fajnie wygląda, nie? No i generalnie popieram Fame MMA, ponieważ może jest takie fajne widowisko, jest to coś innego niż ten manewr MMA, tylko to jest takie po prostu coś, też youtuberzy potrafią coś też zrobić, takie też troszkę pokazać, że są ludźmi sportu. Nie tylko, że potrafią siedzieć przed klawiaturą i napieprzać i klnąć i pić wódę. Choć Magicala też, chociaż nie będę tępił Magicala, ponieważ chociaż człowiek padł do streamu troszeczkę takiego grającego naprawdę patola, ale chociaż wziął się za siebie i chciał pokazać, że jaki to nie jest fajny, sportowy i tak dalej. Więc może można po prostu chciał pokazać pryzmat, że alkohol to znaczy, że nie mogę być sportowcem. Znaczy, że każdy przecież sportowiec też lubi sobie co mnie coś wypić, nie? No więc Magical jak najbardziej nie jest tutaj z mojej strony potępiany, jakby to chciał wiedzieć. Ale jak ktoś ma jakieś pytania, jeśli oglądacie materiał, a przejdziecie na mój drugi kanał, gdzie będę streamował, to jak macie jakieś pytania, czy cokolwiek będziecie wiedzieć, to ja mogę też tam zrobić jakiś część informacyjną, tak tutaj, taki content. I mogę wam nawet na streamach coś opowiadać ciekawego, więc zadawajcie pytania. Jak najbardziej jestem otwarty na każde pytanie, nawet te najgorsze. Choćby te starał, tylko na te najgorsze odpowiadam zwykle tak lekko, tak nie w pełni zdania, ponieważ no, nie lubię niektórych tych ciężkich pytań. Moje to są za bardzo prywatne i troszkę was to, że powiem, gówno obchodzi. Niektóre właśnie te szczegółowe pytania, dlatego właśnie odpowiadam tak na nie, raczej z przymrużeniem oka, tak raczej, żeby nie wszystko wam powiedzieć, bo to moje prywatne rzeczy, niektóre są dla mnie. Więc jak coś to zadajcie pytania na moich streamach, przybywajcie tłumnie, podawajcie kolegom linki w opisie, linki do mojego kanału, żeby zasubskrybowali, bo naprawdę warto. Już gadałem z kolegą na ten temat, żeby w końcu zaczął streamować. No i pomyślałem, doszedłem do wniosku, że on miał rację, że lepiej stream, żeby nie tworzyć nowego kanału trzeciego typowo streamowego, tylko zrobić sobie streamy na tamtym kanale. Nie wiem, czy pewnie będą robić się zapisy streamów. Wiem, będę tam vlogi, a będzie się robił syf, więc chyba sobie poproszę, aby sobie sam zrobić zakładkę osobną, vlogi osobno, jakby to część streamową, no zobaczy się. Muszę sobie to zobaczyć, jak to się robi. Zaraz wszystko przygotuję pod te streamy, bo naprawdę, jeśli będzie sobie tam syf, brud i malaria, a tak sobie będę miał wszystko uporządkowane. Będzie zakładka live, będzie zakładka vlogi, żeby się po prostu vlogi do vlogów, live do live. Więc dobrze, że mam jeszcze swój pierwszy kanał, gdzie zacząłem nagrywać farminga, ponieważ tam mogę się jeszcze do niego odnieść. I już będę uważał na wszystko, już nie będę oglądał żadnych filmów, nie będę już niestety, muszę zrezygnować z generalnie, no muszę zrezygnować z oglądania waszych materiałów takich randomowych z YouTube'a, ponieważ ja się do tego nie nadaję, a dwa, że może trafię na jakiś materiał albo na materiał TVN-u i zostaję zbanowany. No i wiecie, tak to jest, nie będę już nic oglądał z waszych kanałów, będę tylko mógł wizualnie, o, inaczej, będę oceniał wasze kanały, ale tylko pod względem wizualnym. Niestety, jeśli chcecie serio, żebym oglądał wasze materiały, vlogi, czy jakieś rolnictwa, czy coś, ocenił pod względem materiałów, pod względem produkcji filmów, to naprawdę musicie mi to jednak zostawić filmy do oglądania poza live'ami, poza odcinkami, czy poza streamami w sumie, bo tylko na streamach oceniałem kanały, jestem w stanie to zrobić. Więc materiałów, mówię tak, pierwsza zasada, nie będę oglądał waszych filmików i żadnych innych na streamach, bo nie chcę być zbanowany, że coś tam komentuję i tak dalej, bo szkoda mi tego mojej drugiej deski ratunku, czy mojej w sumie jedynej deski ratunku, która mnie ratuje jeszcze, że mogę streamować. No i tak to wynika z tego klucza. Będę tylko oceniał wizualnie, czyli będzie tło kanału, miniaturka kanału, w ogóle miniaturki filmów i w ogóle. Czyli taka wizualna część kanału, to jest, do tego się mogę zniżyć, do tego mogę, to mogę zrobić na live, jeśli chodzi o wasze kanały. Więc możecie podawać jasne informacje, że chcecie, żebym ocenił wasze kanały,
ale nie mogę ocenić go pod względem produkcji materiałowej, czy sam odpalić wasz materiał, ponieważ nie chcę być naprawdę zbanowany, ponieważ no wiecie, to jest mój jedyny kanał, gdzie jeszcze mogę streamować. Mam nadzieję, że tam jeszcze to jeszcze streamowanie jest obecne, bo raczej tam nie streamowałem za bardzo. I no tutaj pierwsze streamy się pojawiają tutaj na tym kanale, więc tam raczej nie będę żadnych kłopotów, banów i tych spraw. No tak myślę przynajmniej, że jak jeden kanał z moją nazwą TV mi zbanował, to przynajmniej mam nadzieję, że ten drugi kanał nie zbanują. Dobra, zawijamy tutaj pięknie galant, opuszczamy i kończymy misję. Ja sobie przygotuję oczywiście już mojego kalkulatora, żeby sobie podsumować kaskę, którą zarobimy. Bo jak przypominam, zeszyt działa, zeszyt tutaj z wydatkami działa. Na tych moich starych widzów, którzy pamiętają zeszyt z farminga 15, jestem gotowy. To nie będzie 7000 z czymś. Dobra, 10, 9, 8, 4, 3. Dobra, wystarczy sobie teraz puszczę kierownicę, skręcę w prawo i będzie jechał sobie prosto. 22,642 plus premia czasowa, 9, prawie 10 tysięcy premii czasowej, to jestem naprawdę wybitnym rolnikiem. No i gitara. W poprzednim odcinku, co nagrywałem, to nie wyszło, to zarobiłem 7208 euro, a za dzisiejszą pierwszą misję zarobiłem 32178 euro. Ja sobie to wszystko potem podsumuję, wam powiem. 22 minuty. Tutaj tak jeszcze wszystko, no już powiedziałem wam, co miałem powiedzieć o pato streamerach. Chyba więcej takich tematów ciekawych nie ma. No co tam jeszcze chcemy powiedzieć, no. Może sobie jeszcze gnojwice rozlejemy. Jakiś inny ciągnik. O, John Deere. Nie. Nie. O. No. Dobra, nie będę podpinał tamtego oczywiście, bo mi szkoda czasu na misję. Dzisiaj tylko minut na wykonanie zadania. Więc wiecie, tylko szybko rozłożę. A John Deere jest naprawdę fajny, wykonany. Polecam. Ma kamera tak jakby z GoPro. Będziemy wiecie, teraz słońce rezi. Ale zaraz to wszystko... Kurde, nawet kamera już za bardzo nie mogę oddalić, bo... Tak to wszystko jest... Patrzcie, kamery nie mogę za bardzo oddalić. Więc skurczy dęstwo. Dobra, muszę zjechać trochę. Do pola. O, tak dokładnie. O, to chodzi. Troszeczkę łąki nawiozłem, ale... Niecki. Kurde, nic tu nie widzę. Ja muszę jechać takie kamery, bo tutaj nie widzę, jak tutaj nawozi się. Dobra, troszkę zjadę na lewo. No i co? No i tak chciałem jeszcze powiedzieć o Crushfilu, który niby rzekomo wyzywa swojego własnego kamerzystę w odcinku, gdzie kamerzysta nagle sypnął piaskiem na twarz Markowi i rzekomo Marek go wyzywa na Fame MMA. To jest przecież tak za dużo, że nie da się tego wyrobić. No i kamerzysta, ja chciałbym zobaczyć tą walkę. Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli też zobaczyć tą walkę, bo ja jestem naprawdę skłonny zobaczyć walkę kamerzysta kontra Crushfil. Nie będę podnosił, bo tak mi szkoda czasu. No i ten, ja jestem naprawdę skłonny to zobaczyć. Ja jestem naprawdę jak najbardziej na plus. Przypominam jeszcze raz, że aby mnie zobaczyć na streamach u innych osób, to zapraszam do kanału. Wejdźcie na mój główny stronę kanału Janski Rolnik Games. Po prawej stronie macie adnotacje do różnych kanałów moich znajomych. Tam macie na pierwszy rzut oka pana, który się zwie Kupson, Kubsyon, przez duże K i duże N. To po prostu nie musicie nawet wpisywać nazwy, tylko wystarczy, że sobie klikniecie
zasubskrybujecie, jeśli wam się spodoba. Materiały są naprawdę u niego na poziomie, streamy tym bardziej. Tam macie dość dużo fajnych gierek, ponieważ on streamuje różne gry, najczęściej farminga ze mną. Fortnite'a, co tam się zdarzało, wczoraj graliśmy w WOTA, tak nagle po tylu latach sobie zagrał WOTA. A ja sobie z nim też pograłem troszeczkę na streamie i wczoraj też grał ETS-a 2, więc jak ktoś lubi ETS-a 2, fascynuje się trakami, Amerykanami, tymi wszystkimi, takie wiecie, włożenie towarów tirami, to naprawdę polecam serdecznie. No. Więc dzisiaj były tylko dwie takie szczegółowe, w sumie moja taka jedna, w sumie dwie informacje, ale taka ta druga informacja była dość obszerna, więc naprawdę zachęcam do wszelkiego subskrybowania dalszej mojego kanału i kanałów, jak mówię, kolegi, bo czy będę tu, czy tam, się jeszcze okaże, będziemy nawet może streamować jednocześnie z jednej gierki, czyli dwa streamy z jednego serwera. ETS-a 2 nie ma, jeszcze nigdy nic kupowałem przez Steama, może kiedyś coś się może skuszę na ETS-a 2. Mam jedynkę ETS-a, jaką muszę znaleźć gdzieś tą płytę, bo nie mogę znaleźć za nich, haha. I bym sobie ponagrywał. No, tak prawie 30 minut wyjdzie. Chciałem właśnie sobie nagrać wam jeszcze jedną misję, więc się za dużo nie porobiliśmy misji. Wszystko na jednym polu, no bo trzeba tutaj sąsiadom pomagać. Jak chcecie więcej misji, to piszcie w komentarzach czy hashtag live, a będzie na streamie więcej misji, myślę. No w sumie nie głupi pomysł, nie? Na streamach sobie ciszyć misję. No bo wiecie, troszkę tej misji trzeba porobić. Więc jak ktoś jest zainteresowany misjami z farminga, lubi farminga, to ten. Tak samo mogę wam jeszcze tam mam fakt, muszę pozbierać fakty o farmingu 19, ponieważ November 20 będzie za niedługo nasz ukochany Farming Simulator 19. Już drugi rok leci i co dwa lata wychodzi farming, moi drodzy. I w tym roku będzie nasza kolejna część naszej ulubionej gry, panie i panowie rolnicy. I w ogóle, ogólnie ludzie. Kupsom jest już mówi, że ma wersję steamową. Tylko czeka na premierę i będzie grańsko. To sobie chyba kupię. W sprawie ETS-a, tylko co ma z ETS-em, z farmingiem FS-a 19, bo widziałem dzisiaj fajną manitkę, coś jak wózek widłowy, fajna, kompatybilna maszyna. Farming się stara o bardziej już zmechanizowanie, dopracowanie tej pracy w rolnictwie. Naprawdę, farming idzie ku dobremu. Ale piękne było, ujęcie było pod muzyczkę. Dobra, zarobiliśmy dokładnie ile? 7000, czy co? 5, 3, 1, 9, plus 2000, 66, 7385 euro. I podsumujemy sobie dzisiejszy odcinek. Tak prawie 30 minut będzie, jakby to sobie podsumuję. Lepszym suma. I dobra. I teraz tak. 32 178 euro plus 7208 euro plus 7385 euro. Pamiętam, że kiedyś w 15 zamieniłem to wszystko na złotówki i już skończyłem w złotówkach, ale to liczę sobie jak euro to euro. I 46771 euro z misji łamane przez zarobek. Powiedział, że to zarobek. Kurde, długopis mi tu gdzieś nawala. Dobra. Gitara. Jest, 70 tysięcy na naszym koncie. Ja się z wami żegnam, także śmierdzącym gnojowicą akcentem, więc łapkujcie, subujcie, ewentualnie komentujcie i na razie trzymajcie się modyczki do następnego odcinka lub streama, yo, cześć!